No nie znasz Kuby? Nie. No, Ale no skąd kurwa. masz mój numer? No przyznałaś mi no, ostatnio na dyskotece. A jak masz na imię? Kuba. Kuba? No. No jak ja nie znam żadnego Kuby. A skąd jesteś? Z tego, z Annopola. Z Annopola? No. A ile masz lat? 16. No to nic, no to na razie. No, zadzwonisz jeszcze do mnie? Może. No, może się spotkamy. A kiedy? No, a kiedy ci pasuje? Na następną niedzielę. Przyjedziesz na Dąbrowę? No, ale... Gdzie mieszkasz dokładnie? Na Kolonii. Na Kolonii? No. O której godzinie? Nie wiem, gdzieś tak jeszcze to uzgodnimy, dobra? No to zadzwonisz do mnie? No, tylko ja kartę sobie kupię. No dobra. No to na razie, cześć. No cześć. Słucham? Nie wiem, o co ci chodzi z tym głupim pytaniem, wiesz? No, ja, nie ja sobie nie przypominam, że dawałem jakiemuś Jakubowi numer. No jak, no... No ta... Chyba nie pamiętam, chyba nie była szczęśliwa wtedy. Wiesz co, a możesz mi powiedzieć, znasz nazwisko tamtej, może pomyliłeś sobie numery? No nie, na pewno nie pomyliłem sobie. Jak jesteś stąd, co mówisz, to na pewno nie pomyliłem sobie numerów. A weź jeszcze powiedz, jak masz na nazwisko? No to jak mam na nazwisko? Saracen. Ja nie znam takiego, wiesz? No to chyba musisz poznać, nie? Wiesz co, spotkamy się w niedzielę, pogadamy, ale nie, jak jesteś nie tym, czy kim się przedstawiasz, to nie rób sobie jaj, dobra? No ale ja sobie nie robię jaj. Dlaczego miałbym sobie robić ciebie jak? Jak mi się bardzo podobasz. Dobra, spotkamy się w niedzielę, to pogadamy. Na pewno przyjedziesz? Na pewno, ale o której mam przyjechać? Nie wiem, jeszcze ci wyślę SMS-a, dobra? Ale będę tym, czarną BM-ką. Dobra. To na razie, do niedzieli. No, pa. Pa.